Wsie gminy Polska Cerekiew wzięły udział w marszałkowskiej inicjatywie sołeckiej. W ramach pierwszej edycji projektu cztery sołectwa zrealizowały autorskie przedsięwzięcia. Każde z nich mogło otrzymać 5 000 zł. Warunkiem był wkład ze strony gminy. Zgodnie z założeniami marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej gmina partycypuje co najmniej w 20% całej kwoty, co daje kwotę 6 000 zł na sołectwo. Jest to miły dodatek dla inwestycji, dla sołectwa. Kwota ta pomaga w realizacji planowanych przez sołectwo zadań. Marszałkowska inicjatywa sołecka ma na celu nie tylko dofinansować wsie, ale także aktywizować i integrować mieszkańców. W każdym sołectwie co roku pojawiają się nowe pomysły, nowe inicjatywy. Gdzieś to zaangażowanie społeczne wtedy wzrasta i to powoduje, że ludziom nas w sołectwach, w naszych miejscowościach żyje się dobrze. Wiele wsi wydaje dodatkowe fundusze na doposażenie placów zabaw. Tak się stało w Ligocie Małej, gdzie dzięki inicjatywie pojawiła się nowa karuzela, a także coś dla najmłodszych. Również w Łańcu Rada Sołecka postawiła na atrakcje dla dzieci. Nasz plac zabaw jest dość obszerny, a jednak tych pieniędzy mamy mało z funduszu sołeckiego, bo nie tylko plac zabaw, ale inne potrzeby są. Trzeba kosić rowy, utrzymywać tereny zielone. Także cieszę się, że ta inicjatywa marszałkowska była, bo jednak 6 000 zł jest to duża pomoc. Wykorzystaliśmy całą kwotę, 3 zł nam zostało. Kupiliśmy tą koronę, która tutaj stoi akurat. Jakaś nowość, że tak powiem, dla dzieci. W Mierzęcinie mieszkańcy postanowili wyposażyć świetlice. Zakupiliśmy klimatyzator i lodówkę. Klimatyzator kosztował 4,5 tysiąca, lodówka 1500 zł. Wymieniamy stary sprzęt na nowy, bo to było od mieszkańców, lodówka była stara, także zakupiliśmy nową. Klimatyzator latem będzie ochładzać pomieszczenie, a zimą ogrzewać. Ułatwi to organizację imprez, jakie się tutaj odbywają. Na ciekawy pomysł wpadli mieszkańcy Polskiej Cerekwi. Zdecydowaliśmy jako Rada Sołecka, żeby to była taka wystawa multimedialna, żeby nawet ci, co z zewnątrz przyjadą, nawet nasi mieszkańcy umieli poczytać, co w tym naszej wsi się dzieje i co mamy, jakie zasoby mamy. Oczywiście będzie ona przy zamku. Ze względu na to, że tam najwięcej ludzi chodzi, oglądają, nawet ci, co przyjeżdżają, robią sobie zdjęcia i dlatego żeśmy zdecydowali, żeby to właśnie było tam. Wystawa ma być mobilna. Tablice z tekstami i zdjęciami urozmaici dźwięk płynący z przenośnego głośnika. Całość będzie można zaprezentować także w innych miejscach, na targach czy imprezach, promując gminę Polska Cerekiew. Marszałkowska inicjatywa sołecka do 2022 roku ma objąć wszystkie sołectwa województwa opolskiego.